Dzień dobry Państwu, Zbigniew Marecki, Głos Pomorza. Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest pani Gabriela Bereżecka, prezes oddziału Słupskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam Panią. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. A zaczniemy, proszę Pani, od sprawy nauczycieli. No bo przed rozpoczęciem roku szkolnego rozmawialiśmy z Panią wiceprezydent Krystyną Danielewską-Wojewódzką i powiedziała, że około 100 nauczycieli będzie miało problem. Część na przykład straci pracę, bo nie będą mieli przedłużonych umów takich czasowych. Część będzie musiała pogodzić się z tym, że będzie miała mniej lekcji, czyli po prostu mniej godzin, a część przeszła na urlop na podratowanie zdrowia i to nawet spora grupa, bo jeżeli dobrze pamiętam, 35 osób. Czy te liczby się zgadzają, czy trochę sytuacja wygląda jeszcze inaczej? To znaczy do 30 września jeszcze jesteśmy w projektach organizacyjnych, a raczej w arkuszach organizacyjnych, w aneksach do projektów organizacyjnych, które były w kwietniu zdawane do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ruch kadrowy teoretycznie powinien się skończyć 31 maja. Mówię teoretycznie dlatego, że cały czas jeszcze nauczyciele podejmowali decyzje również w okresie urlopów, dlatego że sytuacja również zmieniała się w poszczególnych placówkach. Prawdą jest, że wielu nauczycieli dotkną zapisy reformy edukacji i prawdą jest również, że wielu nauczycieli zdecydowało się skorzystać z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia i również mamy wiedzę, że nauczyciele również stracili pracę i również nauczyciele są w stanie nieczynnym. Czy wy w jakiś sposób pomagacie im? Oczywiście. Oczywiście pomagamy cały czas. W ogóle nasze zarządy oddziałów, szefowa z Okręgu Pomorskiego, Elżbieta Markowska, ostatnio napisała taki post na Facebooku, że zarządy oddziału zmieniły się trochę w urzędy pracy. I to jest prawdą, dlatego że nauczyciele dzwonią do nas, dzwonią również dyrektorzy, dzwonią same zainteresowane osoby, ale dzwonią również nasi prezesi ognisk, którzy bardzo czujnie monitorują to, co się dzieje w placówkach i dzwonią w imieniu swoich koleżanek i kolegów, szukając takiej pracy. Nawet chyba ze 3 dni temu osobiście pośredniczyłam w znalezieniu pracy pani Zwicka i znalazła pracę w Potęgowie. Mhm. Czy to prawda, co mówi pani minister, że jest dużo wolnych miejsc pracy i że będzie ich jeszcze więcej? No ja myślę, że niech to pani minister odpowie sobie sama na to pytanie. Dlatego, że panie redaktorze, to jest z tymi miejscami pracy, to jest właśnie tak, w zależności od tego, jak kto do tego podejdzie. Gdybyśmy zmienili to na godzinę, ostatnio taka retoryka również się pojawia, to pewnie tych godzin byłoby bardzo dużo z uwagi na to, że są miejsca dla nauczyciela 3 godzin, na przykład nauczania chemii, czy geografii, czy jeszcze innego przedmiotu. Ale nie jest to praca, która jest w ramach pełnego pensum, czy też nawet pensum do pół etatu. Są to poszczególne godziny wynikające z siatki godzin, gdzie dyrektorzy faktycznie szukają nauczyciela na 3, na 2 godziny, bo nauczyciele po prostu nie chcą podejmować takiej pracy, dlatego że mają również rodziny, mają zobowiązania również kredytowe i jest to naprawdę problem, który dotyczy wielu nauczycieli, dlatego że nauczyciele realizują te godziny w kilku szkołach. I nie jest też prawdą, tak jak dzisiaj pani minister mówi, mówiła we Wstajesz i Wiesz, że tego problemu nie ma. Ten problem jest i wystarczy porozmawiać z dyrektorami tych szkół. Na pewno potwierdzą to, co mówimy, że są godziny, owszem, ale to nie jest tak, że tych miejsc pracy jest nie wiadomo ile. Dlatego, że nauczyciel, który jest przede wszystkim skoncentrowany na tym, żeby zdążyć na daną lekcję w danej szkole, nie będzie w stanie też do końca wypełnić swoich zobowiązań w stosunku do uczniów przede wszystkim. Jeżeli uczeń podejdzie do niego na przerwie, mówię o prostym przykładzie, tak oczywiście to nie musi się zdarzyć, ale może być taka sytuacja, bo my nauczyciele powinniśmy być przede wszystkim przygotowani na to, żeby być przygotowani na potrzeby ucznia. Jeżeli uczeń podejdzie, to co mam mu powiedzieć, przepraszam bardzo, ale muszę pędzić, przyjść do mnie z tym problemem za chwilę albo za jutro, bo teraz biegnę do drugiej szkoły, to może dla kogoś są bardzo proste i takie rzeczy banalne, ale myślę, dla tego młodego człowieka w danym momencie na pewno nie. Wróćmy jeszcze do spraw z przeszłości, mianowicie do sprawy referendum, o które Państwo zabiegaliście. No, głosami posłów PiS referendum zostało odrzucone generalnie. I co w tej sytuacji? Czy będziecie jeszcze Państwo próbowali prowadzić w jakiś inny sposób akcję protestacyjną, czy już nie? Ogólnopolski Komitet Referendalny, który wówczas się zawiązał na potrzeby właśnie zbierania podpisów pod referendum,
nie rozwiązał się i dalej działa. Będziemy monitorować wszystko to, co się dzieje w placówkach. O tych wszystkich niepokojących sytuacjach będziemy również mocno mówić i mocno to nagłaśniać, ale również jesteśmy otwarci na to, żeby po prostu tym problemom też radzić, dlatego że tak jak mówię, szkoła jest przede wszystkim dobrem dla nas wszystkich. To nie jest tak, że Związek Nauczycielstwa Polskiego postawił się w okowach i nie chce, okopał się na wszystkie strony i nie jest gotowy do podjęcia działań. My cały czas działamy, cały czas jesteśmy na potrzeby nauczycieli, na potrzeby pracowników administracji i obsługi, ale również przede wszystkim jesteśmy na potrzeby uczniów i ich rodziców. To rodzice występowali właśnie z wnioskiem o to, żeby ich wesprzeć w tych działaniach, które miały zmierzać do tego, żeby te skutki reformy nie dotykały ich tak bezpośrednio. Jeżeli mówimy o tym, że reforma wchodzi w tym roku, to proszę nie zapominać również o tym, że ona dopiero weszła. Skutki tej reformy będziemy jeszcze długo pewnie odczuwać i to jest tak, że każda reforma potrzebuje trochę czasu, na pewno, ale jeszcze kolejne 2 lata minimum przed nami, więc myślę, że tych problemów również będzie dużo i myślę, że wszystkim stronom powinno zależeć przede wszystkim na tym, żebyśmy zrobili wszystko, żeby uczeń tego nie odczuł, a rodzice, żeby po prostu tego wsparcia w szkole otrzymali i żeby to wsparcie otrzymali. I myślę, że to jest najważniejsze zadanie teraz tego wszystkiego. Natomiast my jako związek zawodowy, związek, który również dba o interesy, znaczy dba o interesy nauczycieli, pracowników w nich zrzeszonych, ale również nie odbiegamy od tego wszystkiego, co się dzieje z oświatą, bo przecież my w tej oświacie jesteśmy. Sama jestem 35 lat nauczycielem, który w tym systemie oświaty jest i powiem szczerze, że najbardziej tego, czego mi brakuje, to takiego pełnego zrozumienia i pełnego takiego działania dla dobra oświaty. Jeżeli nawet była potrzeba, my nie mówimy, że nie ma potrzeby, ale jeżeli jest potrzeba wprowadzania reformy, to na miły Bóg, pracujmy wszyscy razem i razem mówmy o tym, co się dzieje, co trzeba poprawić i po prostu działajmy na tyle, żeby tym dzieciakom było jak najlepiej w tej szkole, a rodzice, żeby po prostu mieli od nas wsparcie, tak? Bo na tym to polega. Wraz z nowym rokiem wróciła sprawa pieniędzy dla nauczycieli. Pani premier w takim przemówieniu inaugurującym nowy rok powiedziała, że w ciągu 3 lat o 15% wzrosną pensje rozłożone, że tak powiem, etapowo. Związek Solidarność powiedział, że chce szybciej tej podwyżki jednorazowo, a do tego jeszcze doszła propozycja wprowadzenia tego dodatku 500+ dla nauczycieli dyplomowanych. Mogłaby pani to wszystko skomentować? Wszystko razem trudno skomentować, dlatego że jeżeli pan dobrze pamięta, bo spotykaliśmy się w okolicach marca, kiedy trwał strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego i jednym z głównych postulatów był również wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 10%, tak? Mhm. I wtedy jakby nie było wsparcia ze strony drugiego związku, ale nie będę się na ten temat wypowiadać. Cieszę się, że też jakby związek o tym mówi, Związek Solidarność. Natomiast my mówiliśmy o tym wsparciu, o tym wzroście wynagrodzeń i wówczas mówiono, że owszem, będą i wtedy, kiedy związek przystępował do strajku, to była również zapowiedź, szumna zapowiedź tych podwyżek i powiem, o ile wzrosło, 40 zł nauczyciel dyplomowany na przykład zyskał brutto, tak? Czyli było to, mówiono, że to nie jest podwyżka, tylko to jest inflacyjne. 5% przy wzroście minimalnego wynagrodzenia, gdzie w 2017 roku mamy 2000, z zapowiedzi w 2018 roku ma być 2100 zł, osoba rozpoczynająca pracę w ogóle musi mieć zagwarantowane przez pracodawcę i teraz nauczyciel, który musi mieć ukończone studia wyższe, nauczyciel, który musi mieć przygotowanie pedagogiczne, ma 2269. Myślę, że to wszystko jakby daje pełny obraz tego, o czym mówimy w tej chwili. Jest to oczywiście, jest to potrzeba rozmowy na temat podwyżek wynagrodzenia, bo uważam, że trzeba o tym mówić, bo jeżeli wszyscy mówią szumnie o tym, że ten zawód wymaga tego, żeby mówić, że jest to zawód zaufania społecznego, to ja bym chciała, żeby przestano mówić, tylko żeby zaczęto po prostu wdrażać w to, bo chyba szef mój dobrze powiedział, że nie ma takiego drugiego zawodu, gdzie przy podwyżkach, zapowiadanych podwyżkach mówi się tak dużo i tak szumnie i tak na zaś. Mhm. Jak będą, to myślę, że wtedy będzie fajnie o tym porozmawiać i wtedy będziemy wiedzieli, o czym mówimy. Bo na a kwestia tego dodatku 500+? 500+, powiem szczerze, że mi jako nauczycielowi dyplomowanemu, tak, naprawdę znam grona nauczycieli, którzy są naprawdę wspaniałymi fachowcami.
nie muszą być nauczycielem dyplomowanym. I uważam, że to jest niesprawiedliwe dzielenie. Ja rozumiem, że system płacowy kończy się na nauczycielu dyplomowanym i potem nie ma żadnego już stopnia awansu zawodowego. Niemniej uważam jednak, że jest to niepotrzebne wkładanie kija w mrowisko i dzielenie nauczycieli na gorszych i lepszych ze względu na stopień awansu zawodowego, bo to nie jest potrzebne w tym wszystkim. Oczywiście o systemie płacowym trzeba mówić i trzeba po prostu rozmawiać na ten temat, ale znowu nie na tej zasadzie, że się po prostu rzuca coś w eter i na ten temat się potem wypowiadają, bo już co niektórzy oczywiście liczą te pieniądze w 2022 roku. Nie wiadomo, czy jeszcze dożyjemy, nie wiadomo, jaka będzie ekipa, nie wiadomo, co się stanie. Więc jest to takie dla mnie osobiście, jako dla nauczyciela, nie dla związkowca, tylko dla nauczyciela, dla obywatela, to jest takie trochę niepoważne. A wróćmy teraz na podwórko słupskie. No, zaczynamy. Odnośnie podwyżek może jeszcze, tak? właśnie w kontekście podwórka słupskiego, jako Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosowaliśmy pismo, również w sprawie podwyżek i jakby powrotu do dodatków, które zostały nam jakby cofnięte, czy zostały zmniejszone te kwoty odpisu na dodatki motywacyjne i w ogóle... Fundusz ogólnie został... Tak, ogólnie, tak. Ten fundusz, który podlega uzgodnieniom w regulaminie wynagradzania na poziomie jednostki samorządu terytorialnego. Wystosowaliśmy pismo i mają rozpocząć się rozmowy na ten temat. Wiem, że jest dobra atmosfera ku temu, żeby do tych dodatków wrócić, więc liczę na to, że... A jak że długo to... ich nie było? Dwa lata. Tak mi się wydaje, że to 2 lata. W tej chwili już tak dobrze nie pamiętam, nic skłamać, ale to był ten moment, kiedy mieliśmy widmo... Katastrofy miejskiej. Tak, dokładnie tak. To w tym momencie została podjęta właśnie ta decyzja o tym, że to... Czyli inaczej mówiąc, w ogóle nie było tych dodatków. Nie, dodatki były, tylko one zostały, odpisy na dodatki motywacyjne, wówczas były w zapisach 5% z kwoty tego wynagrodzenia, natomiast były cofnięte do 3%. Mhm. I mówimy o 2%, ale generalnie to jest kwota, która potem zostaje podzielona jakby do dyspozycji dyrektora na poszczególnych nauczycieli. I to w sumie wychodzą mikroskopijne sumy. To są nieduże kwoty. Dzisiaj mówimy o rzędu 30-50 zł, gdybyśmy tak podzielili, ale są również nauczyciele, którzy mają 150 zł. To już jest w gestii dyrektora, jak on te środki dzieli, natomiast na pewno nie są to duże środki. Natomiast jeżeli chodzi o administrację i obsługę, również złożyliśmy pismo też w czerwcu, jeszcze pod koniec czerwca, ze względu na to, że wzrost minimalnego wynagrodzenia spowodował jakby bardzo spłaszczenie wynagrodzeń w sferze również pracowników niepedagogicznych i jest duży problem, jeżeli chodzi o pracowników administracji, ponieważ obsługa, również pracujemy nad ujednoliceniem zapisów regulaminu wynagrodzenia tej grupy zawodowej i zrobiły się też problemy, że po prostu wynagrodzenie troszeczkę nam się spłaszczyło, jeżeli chodzi znowu to, co mówiliśmy w kwestii minimalnego wynagrodzenia i nauczyciela z jakimiś tam kwalifikacjami, nie z jakimiś, tylko wysokimi kwalifikacjami, z jakimiś tam specjalizacjami. Ja pamiętam, że była obietnica, że ta sprawa zostanie załatwiona. Tak, i ona została załatwiona na przykład w przedszkolach. Tam już mamy ujednolicone zapisy regulaminu wynagradzania w placówkach przedszkolnych. Niemniej wzrost wynagrodzenia minimalnego cały czas powoduje, że te osoby cały czas gdzieś tam podążają, drepczą, ale mamy jednakowe zapisy, więc jakakolwiek suma podwyższająca ich wynagrodzenie powoduje, że ten problem dotyczy już wszystkich na jednakowym poziomie. To są oczywiście plusy i minusy, tak? Bo to dyrektor potem powinien mieć jakieś możliwości. Przypominam, że to było kosztem niestety likwidacji premii, włączenia jej do wynagrodzenia zasadniczego. Mówię niestety, dlatego że premia jest najczęściej tym czynnikiem motywującym też jakby, czy też narzędziem w ręku pracodawcy, żeby też bardziej zmobilizować, czy bardziej nagrodzić danego pracownika, tak? Natomiast tutaj mówimy również o próbach ujednolicenia zapisu wynagrodzenia w pozostałych placówkach i tutaj ten sam problem jest, tak? Także na razie pracujemy również na naszym słupskim podwórku, żeby było jak najlepiej. I ja już ostatnie pytanie mam, tak. Dzisiaj, bo no, zaczęliśmy nowy rok, tak. W trochę nowej, zmienionej strukturze. Tak. Jak państwo oceniacie to, co miasto wypracowało i z czym zaczyna nowy rok szkolny? Znaczy ja myślę, że tutaj to powinien chyba przede wszystkim wypowiadać się nauczyciel. Nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole, bezpośrednio jest czynnym nauczycielem i myślę, że no, uzyskałby pan wiele takich informacji, również takich, które
są utrudnieniem dla niego w pracy. Dobrze się stało, że część nauczycieli jest w gimnazjum, mówię, same budynku, tak, że tam zostali pozostawieni, ale niemniej, jeszcze tak jak mówię, zbieramy cały czas informacje, dlatego że jesteśmy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, jesteśmy już po rozpoczęciu, ale jakby tym wdrożeniu takim, tak, bezpośrednim, już takim roboczym, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Mamy pierwsze spotkanie prezesów ognisk, czyli tych naszych przedstawicieli związków w placówkach, 12 września, więc myślę, że te pierwsze jakieś informacje zwrotne do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku dojdą i myślę, że wtedy będzie mi łatwiej jakby panu odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno trudna sytuacja jest w byłym gimnazjum numer 5, dlatego że tam nabór do klasy pierwszej będzie w przyszłym roku. No udało się stworzyć tylko klasę siódmą. Chyba jedną klasę siódmą, tak. Tam jest duże rozgoryczenie też nauczycieli, bo stworzyli też fajną atmosferę, stworzyli też dobre warunki pracy dla siebie i dla uczniów przede wszystkim. I, no i musieli się rozstać też ze szkołą. To pewnie też nabierze dopiero rozpędu. Inne szkoły się niepokoją z kolei, jak to będzie w następnych latach, tak. Więc jest bardzo dużo niewiadomych. Jest atmosfera w placówkach, z tego co słyszeliśmy, nie jest najfajniejsza. Jest dużo też takich nieporozumień też związanych właśnie z tym przemieszczaniem się w różnych szkołach, z tym, że nauczyciele zmienili też pracodawców, to też muszą jakby też dopasować to wszystko. No, również ten warsztat pracy ich, tak, który, nad którym pracowali, mówię typowo, tak, dostosowanie gabinetów pracowni, bo to, no nie ukrywajmy, że to jest jednak ogromna praca nauczycieli. To nie jest tak, że dostają salę wyposażoną, idą i uczą, tak? To wszystko jest ogromnym nakładem ich pracy, ich finansów, często również finansów rodziców, którzy bardzo mocno angażują się w to, żeby ich dzieci, ich pociechy miały jak najlepsze warunki pracy. No i tak jak mówię, no to wszystko na pewno nie służy temu, żeby po prostu ta atmosfera była dobra i przede wszystkim, żeby nauczyciele też jakby czuli tę opiekę ze strony państwa nad tym, co się dzieje. Dziękuję pani bardzo. Myślę, że nauczyciele są na tyle dobrą i zwartą grupą zawodową, że jak zwykle sobie bardzo dobrze poradzą, tylko czy to o to w tym wszystkim chodzi, tak? Zobaczymy. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Żegnam państwa i zapraszam na kolejną rozmowę tygodnia.